Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812. Zapraszam na mapę Zielonka. Cóż my tu dzisiaj na tej Zielonce będziemy poczyniać? Otóż... Wypadałoby to odstawić i zająć się tutaj mulczowaniem tego pola, tak? Poczekajcie sekundkę, krótka przerwa. Tutaj zrobiłem sobie małą rozpiskę tego, co tutaj chcę uczynić. Mamy październik, więc mamy już... No, w zasadzie prawie wszystko, nie licząc tutaj tego mulczowania, więc zróbmy sobie to mulczowanie. Odstawmy maszyny. Pytanie, czy mi to znowu zmuli? Jakoś dało radę. Tutaj powinienem się przesmyknąć. Mam wszystko pootwierane i gdzie ja te maszyny chcę odstawić? Myślę, że będzie mi ciężko tutaj, więc ja je chyba gdzieś zostawię, gdzieś indziej. O właśnie, gdzieś. Gdzieś tutaj przy silosie może. Tu się ledwo przy tym kombajnie wyrobiłem. Nie, najpierw zrobimy porządek z tym kombajnem. Okej. Żeście widzieli Johna Deerka w akcji na tamtym polu. O, już się zakatepczkałem. Tak, a tutaj myślę, że możemy zostawić. Możemy to zostawić, tu pojedziemy sobie, zostawimy. O, coś się nie mieścimy trochę. Dobra. Dobra, to pojedziemy po mulcher i bierzemy się za mulczowanie. To będzie po raz pierwszy, kiedy robimy tym mulcherem. Więc... Aha, tu zostawiłem widły. Ja ten mulcher muszę naprawiać. Hop, no chyba muszę. Dobra, tak tu jesteśmy, to pojedziemy go również naprawić. Wydaje mi się, że to tutaj było. Tu będzie naprawka. Fiata też naprawimy. I to też naprawimy. Dobra. Diablo Maxi Cut.
600. No więc może to marze 6 metrów. Zobaczymy. Otoczymy się na pole. To rozkładamy maszynerię. Jednak jest ciut węższa niż myślałem. No ale nie szkodzi. Kładziemy. Czy ją trzeba włączać? Złóż wał, podnieś, zatrudnij pracownika. Dobra, to jedziemy. Aha. Tak to wygląda zmulczowane. No. Całkiem elegancko. No zobaczmy, jak to się tu prezentuje. Co to nie widać różnicy? Ok. Opuszczamy i jedziemy. Dobra, moi kochani, to widzimy się, jak pole będzie prawie gotowe. Okej, kochani, nieźle, nieźle to mulczowanie idzie. Podoba mi się, fajna, fajna rzecz. Słuchajcie. Pole już prawie zmulczowane. No, troszkę mi to czasu zajęło, nie powiem, że nie. Zaraz sobie pokażę wam, jakie są efekty. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Moim zdaniem w porządku. Teraz musimy tutaj nawrócić. To trochę mamy duży promień skrętu. Ale to nic. Dobra. I teraz zanim pojadę dalej, to popatrzcie. Tutaj widać wyraźnie, że mamy jeszcze pas zachwaszczenia, który w zasadzie już zniknął. Wymaga wałowania. No na razie nie będziemy wałować, nie mamy czym. Ważne, że chwastów nie mamy. To, co było zebrane, to teraz jest, nie wiem jak to nazwać, chyba powierzchnią, czy jakkolwiek. Tak, tutaj widać tylko kamole. Ale jeszcze nie za dużo. Okej, no to gaz do dechy i kończymy ten ostatni paseczek i chyba się machniemy do następnego miesiąca. No, fajny ten Diablo. No, gdyby był większy, to by na tamto pole się bardziej nadawał. No, zobaczmy.
to w zasadzie koniec. Tak się urządzonko składa. No i dalej nie mamy gdzie go odstawić. Wypadałoby wybudować jakieś miejsce na te sprzęty. Nie ma gdzie tego odstawiać. Ja to postawię chwilowo. A nie, obok jajek. Obok jajek nie, to już chyba lepiej obok przyczep. No, za dużo mamy sprzętów na tym gospodarstwie. Dobra. Niech stoi. Tak, jajeczka. Co my tu mamy? Jakiegoś paleciaka to my nie mamy chyba żadnego. No jajka na to ładować. Ile tych jajek? Tam są trzy skrzynki. Palety i tu jest jedna. No to możemy tego małego załadować. Gdzie ty jesteś, fantom? Proszę się nawcinać. Zobaczmy jeszcze, co tam wyprzedaży słychać. Taka beczuszka. No, jeszcze będzie czas na beczki. Dobra, to w takim razie drzemniemy się i wstajemy o 9. Sen. I spotykamy się po drzemce. No to jesteśmy po drzemce. Wyprzedaż. Beczka została. O, ten jest fajny. Zbieracz kamieni. 9,5 metra. I powiem wam, że takie Skorpio to by mi się przydało. 170 kucy, co prawda. Ale to jest to. Dobra. Co my mieliśmy zrobić? Mieliśmy pozbierać palety. Więc będziemy ustawiali te palety. Jedziemy w listopadzie sprzedać jajka. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena za jajka. Cena za jajeczka. Wartość 9000 za te jajeczka dostaniemy, tak? I to w Erlengracie. A gdybyśmy chcieli jednak gdzieś indziej to sprzedać, to mamy 1430 na targu. 1430. To prawie 200 różnicy. No trudno, to sprzedamy z tą różnicą. Gdzie my mamy naszego Ursusika? No, pozwólcie, że ja chyba tak poskaczę troszeczkę. Ursusik tutaj, bo ładowaliśmy tą kiszonkę nieszczęsną. Dobra, ale my będziemy potrzebowali teraz coś do palet. Więc podjedziemy sobie tutaj i zostawimy. Oj, oj, oj. Może lepiej z tego widoku. No, to już widać, że to mamy oświetlone. A dlaczego nie mogę tutaj wjechać?
łyżką zahaczam. Dobra. Łyżkę tu byśmy odstawili. Okej, łyżka stoi. Nie wiem tylko, czy to nie za głośno. Poczekajcie trochę te maszyny. Wydaje mi się i w rezultacie ja też muszę krzyczeć. Więc troszkę to wyciszymy. I te maszynki troszeczkę też byśmy wyciszyli. Gdzie to było? Głośność interfejsu niech zostanie, otoczenia pojazdów, głośność ogólna. Okej, okay. Chyba nie najgorzej. Pytanie tylko, gdzie ja mam widły? Może miałem jeszcze taką dobrą pamięć, jak nie mam. No, chyba się udamy na poszukiwanie wideo. Czyli spróbujemy to tak rozegrać, czy to w tym miejscu się uda. A nie miałem wideo do tego? Do palet? A ja mam przecież... Nie mam wideo, ja mam przecież do palet zupełnie inne ustrojstwo. W zasadzie cały ten ładowacz czołowy mógłbym tam zostawić. Że tak powiem. Bo ja tutaj do palet to mam takie coś. Troszeczkę skrętność nie jest najwłaściwsza w tym podwórku i troszeczkę ja za szybko to robię, ale wybaczcie mi, bo trochę się śpieszę i w sumie nie wiem po co, bo w końcu to jest tylko gra i trzeba się tym, jak to mówią Amerykanie, enjoyować. Okej. Proszę mnie to rozłożyć, opuścić. Czy ja to jeszcze mogę opuścić? Już nie mogę. Zobaczmy. Dobra. Podnieśmy. Chyba nasze jajeczka będą stać. Albo i nie. No na razie stoją. No dobra.
Kurczę, ciężko tym sterować w takiego widoku. Może jednak spróbujmy z takiego. No naprawdę, z tego dużo lepiej. Wydaje się, że mógłbym to równiej zrobić. Dobra. Okej, zobaczymy, czy my to będziemy w stanie teraz włożyć na tą naszą ciężaróweczkę, miniaturkę. Jakbyśmy tak jeszcze ładniej podjechali. Tak, bo zaraz na dach kabiny załaduję. No to ja. No dobra, ale tak by to mogło już być. Tak? No schodzi. No jest. Moglibyśmy od razu tutaj zapiąć jakiś pas, żeby trzymało, i jedźmy po tamte jajeczka. Tak, to się zagalopowałem. Tak, tutaj takim dużym traktorem to ciężko manewrować, jeszcze żeby domku psu nie popsuć. Wypadałoby mieć coś tutaj jednak mniejszego. Aczkolwiek muszę przyznać, że ten tutaj podnośnik jest pod te standardowe palety farmingowe całkiem nie najgorzej zoptymalizowany. No dobra, zobaczmy, czy ja to postawię. No a teraz? Dobra. Myślę, że może tak i być. Okej. Dobra, i teraz moglibyśmy podjechać. O, w ten deseń. Jak to będzie teraz wyglądało? No, bardzo ładna wyszła, zacna konstrukcja. Powiedziałbym nawet, że bardzo zacna. O proszę, i ten pas to obejmie, i to mi się podoba. No, popatrzmy. Taka zacna konstrukcja. Ci to.
Idziemy sprzedać te jajeczka. No, żeby zbyt daleko nie jeździć, to pojedziemy tutaj na targ rolny. Ładnie podświetlone zegary, tak na zielono, fajnie, fajnie. A i chyba za wcześnie skręciłem, ale to nie szkodzi. Tak, to nasze zwapnowane pole. Wypadałoby coś z nim zrobić, jeszcze nie wiem co. No, chyba troszkę popracujemy. Tutaj gdzieś powinna być sprzedaż. Co? Jak to wygląda? Tu się nie sprzedają jajca. A tu gdzieś wcześniej. No to włączymy znaczniki stref, bo to tutaj powinniśmy coś sprzedać. No właśnie. Gdzieś tutaj. Dobra, to pewnie wina tego, że tutaj trzeba zrobić o takie coś i zaczyna się sprzedaż. Być jakieś 9 tysięcy? Nie, tylko 8200. No szkoda, tam miałem 9 tysięcy, czyli jakieś 800 jestem w plecy, trudno. Ech, życie. Dobrze, moi kochani, to wracamy na gospodarstwo i trzeba by coś tutaj zrobić. Czy będziemy czekali do grudnia? Nie, myślę, że w listopadzie możemy tutaj coś zrobić z tym polem. I zaraz będziemy działać. A trochę się rozpędziłem. Dobra. Idziemy przez nasz trawnik. Okej. I wydaje mi się, że my tutaj mamy odpowiedni sprzęt ku temu i to nie jest ten sprzęt, tylko ten. Żeby coś tutaj zadziałać. Więc weźmy sobie tutaj ciągnik. Ok, odpalamy maszynerię. Trzeba by sprawdzić, czy kurki mają co jeść. Pytanie, czy po mulczowaniu powinienem bronować, co? Jak myślicie? Może sobie bym zbronował na wszelki wypadek.
Powinno mi to zająć dużo czasu. No to suniemy. Dobra. Dobra, widzimy się pod koniec tego bronowania. Tak kochani, ja tutaj troszeczkę sobie w offline tutaj sobie grabię, żeby nie powiedzieć bronuję. I w międzyczasie zrobiłem duże pole. Teraz robię to tutaj. Tak naprawdę nie wiem, czy ja to nie za szybko bronuję. Może nie, może farmik mi to uzna. No cóż, ta brona robi robotę, ale te pola są tak wielkie, że to i tak tyle czasu zajmuje, że to coś nieprawdopodobnego. No cóż, tutaj będziemy jeździli chyba troszkę w kółko. Tak. No i tu się kółko kończy, tu trzeba będzie zawrócić tak czy inaczej. Dobra, podniesiemy, nawrócimy i śmigniemy. Takie wielkie areały, to naprawdę jest co robić. I popatrzcie, mam takie wielkie areały, tyle tutaj trzeba pracy w to włożyć, a mimo wszystko te zarobki nie są jakieś olbrzymie. Jeszcze tak naprawdę by trzeba było sobie tutaj przetransportować trochę jakąś przyczepkę, tak, i zabrać stąd trochę pewnie warzyw, bo się założę, że również fabryka już powoli będzie wymagała, bo to 2 miesiące zleciały, a jej chyba nic nie dawałem. Aha, to można jeszcze trochę lepiej nawet się ustawić. O, a nawet coś takiego powinienem chyba pojechać. Okej. No, ten traktor widzę powoli już kończy i paliwo, i tak trochę niby moc ma całkiem sporą, bo ile? 180 kucy, a tą bronkę ledwo ciągnie. No ta bronka też niczego sobie nie mogę powiedzieć. No ale to w końcu też jest poważna maszyna. No muszę przyznać, że troszkę się bawię z tym. Już troszkę czasu. I ten gameplay nie jest taki, powiedziałbym, wartki. Chyba można było lepiej skręcić, no ale to nic. Róbmy jakieś światła? Nie, to nam wiele nie zmienia.
Dobra, spróbujmy tak pojechać. Teraz pojedziemy tak. Już coraz tutaj mniej tego pola zostało. Tak mnie się przynajmniej wydaje. No dobra, to nawet bym powiedział, że chyba finito. No, zobaczmy, jak to się prezentuje. No, wydaje mi się, że nieźle. W sumie jakbyśmy chcieli, to możemy jeszcze w drodze powrotnej tamten pasek przyorać. Taki tutaj mijaczek nieduży wyszedł. Więc to możemy w drodze powrotnej machnąć. Pojedziemy do warsztatu naprawić te maszynki. Takie wydają się nie do końca naprawione. Jechać. Tak, no okej. I co teraz? Mamy listopad. Jajka żeśmy już sprzedali. Tak naprawdę następna robota to chyba sprzedaż kiszonki. I to będzie kiedy ta kiszonka? Kiszonka będzie w styczniu. Myślę, że możemy złożyć. Tak jest, ładnie się składają. Tak, to gdzieś tu. Aha, paliwa tu nie ma, nie zatankuję. Ale zobaczmy, co tutaj jest do naprawy. No popatrz, tu tak niewiele tutaj się te bronki zniszczyły. No tego naprawiałem niedawno. No, musimy pojechać przede wszystkim się zatankować do nas. Pamiętajmy, że tutaj mamy bardzo długą tą bronkę. Jedzie jakiś samochodzik, ale to nic. Nas przepuścił uprzejmie. Ja bym wjechał od tamtego wjazdu. Będzie nam łatwiej bronkę ustawić. O, tu powinno być obniżenie w drodze, a no może jest lekkie, tak nie do końca czułem. Dobra, gdzie ta bronka miała stanąć? Chyba przy siewniku. To spróbujmy ją tam manewrować. Dobra, prawie dobra. No, zobaczmy, czy popsujemy
Chwastownik czy siewnik? No koniec. Wydaje się, żeśmy ją ładnie tutaj manewrowali. Zerknijmy. Tu praktycznie na milimetry. Zresztą tu tak wszystko jest gęsto. Z drugiej strony, no powiem, tutaj troszkę było miejsca, ale nie za dużo. To wszystko tu ładnie stoi. Zobaczcie, że to potrzebuje dużo miejsca, a z tamtej strony przecież jeszcze stoi kultywator z naszym wielkim tym, jak on się tam nazywa, kierowcem. Nie wiem, dlaczego ten tutaj tak zleciał. Się zsuwał, zsuwał i się chyba wsuwał. Dasz do góry? Nie da rady. No tutaj zawis, ale heca. No, to niezły numer. Oj. Niezły numer, dobra. Zobaczmy, czy się wtoczymy. Nie wtoczymy. No dobra, to musimy pojechać dookoła. Albo być może się wtoczymy tyłem. W ogóle czy ja mógłbym to podnieść? Aha, się nie wtoczę, nie wtoczę tyłem, dobra. Zobaczmy, jakby to tak pojechało. No, trochę ten spychacz jest za słaby do tego wałka. Dobra, tak moglibyśmy to zostawić. Niech sobie tutaj stoi. Miejmy nadzieję, że nie spadnie. A to nawet na wszelki wypadek. O, to damy w dół. Wałek damy w dół i powinno ani drgnąć. Okej, no dobrze, to zerknijmy jeszcze do kurczaków. Kurczaki jeszcze miesiąc mogą przeżyć. Gdzie nasz samochodzik jest? Co? Tutaj. Więc kurczaki jeszcze mogą miesiąc przeżyć, to tepniemy się jeszcze do grudnia. Ten zbieracz kamieni się rozmyśliłem, nie będę go kupował. Więc tepniemy się do grudnia, zobaczymy co tam w grudniu. Powiem tak, no troszkę wielkość tego gospodarstwa zabija mi tutaj gameplay. Taka wielkość olbrzymia to nie jest chyba na odcinki, wydaje mi się, jest troszeczkę ciężko grywalna. Jeśli już, to... No jakie fajne przyczepy. Jeśli już, to, że tak powiem... na live'y. No więc zobaczmy, te kury już tak kiepsko, dobra, weźmy sobie czerwony samochodzik, czerwony jak cegła tutaj stoi i ten samochodzik się będzie znakomicie nadawał do tego, żeby oba kurniki obsłużyć. O. Czy ja tutaj tylko wjadę? Jezu, nic nie widać. Nie, no naprawdę, bardzo
Pojedziemy chyba z zewnątrz, bo to po prostu tak być nie może. Więc na sypie nie. Może muszę zmienić, co muszę zmienić? O to. Rozpocznij napełnianie, tak. Bo ten samochodzik musi mieć tutaj raz tak, ok. Jakby tutaj wybiera się typ, jaki się wozi na pace, nie? Nie wiem, z której strony tu jest wysyp. No załóżmy, że z tyłu. No Stefan, syp do tego kurnika. No trochę wyszło. Teraz drugi kurniczek. On gdzieś tutaj będzie. Taczką to byśmy tutaj jechali na trzy razy, a takim samochodzikiem to luz pas, że tak powiem. Tutaj to było? Nie tutaj? To może tutaj. Właśnie. No i Stefan znowu sypie. No, za dużo to tu nie zeszło. Dobra, samochodzik tu zostawimy. No to słuchajcie, moi mili, pomalutku będziemy się już żegnać. Może jeszcze tylko tepniemy się do następnego miesiąca, bo w następnym miesiącu będzie styczeń i będziemy walczyli. Jeszcze zobaczmy, jak tam nasza kiszonka. A, niechcący ją odkryłem, bo już jest chyba na 100%. Tak, to już ją odkryłem, to ją odkryjemy również z tej strony. Ok. Podciągniemy tutaj taśmociąg, bo będziemy to taśmociągiem wyładowywać oczywiście. Myślę, że tak będzie w miarę dobrze. No i tepniemy się do stycznia. I w styczniu zobaczymy. Tak, bo tutaj wyprzedaży patrzyłem, nic z tych rzeczy nie kupię. Masejek. No masejek, już tutaj fajna rzecz, ale 100 tysięcy to ni. Nic z tych rzeczy. Dobra, to jeszcze do stycznia. W styczniu myślę, że będziemy się żegnać. Tak jest. W styczniu na szczęście śnieg jeszcze nie spadł. Fela, co to jest? To wygląda chyba jak, co to, kosiarka? No, kosiarka. Fela Grassland Equipment. Wygląda kosiarka 4 metry, prędkość 22, case 126 tysięcy tylko. Ale na takiego case'a mnie tutaj chyba jeszcze nie stać.
musiałbym dobrać aż 70 tysięcy. A my tutaj chyba kiepsko wyglądamy, jeśli chodzi o dobór czegokolwiek. No moglibyśmy, ale nie. Bo my chcemy raczej troszkę oddawać, niż moglibyśmy dychę spłacić nawet. O, i zostaje nam równe 400 tysięcy do spłaty. I zaczął padać śnieg. I w styczniu wydaje mi się, że będziemy mieli dobrą cenę na kiszonkę. I tu zarobimy 35 tysięcy, więc warto po tą kiszonkę pojechać. A skoro zarobimy 35 tysięcy w styczniu, tak około, na targu rolnym. Ja tak sobie myślę, że moglibyśmy w takim razie moglibyśmy sobie w takim razie ten kredyt prawie cały sprzedać. Znaczy spłacić tyle, co tutaj mamy, czyli załóżmy 40 tysięcy. I już to będzie ładnie wyglądało. Tylko zostało 36 tysięcy do spłaty. Okej, moi kochani. Na dzisiaj myślę, że to będzie wszystko. Zapiszemy sobie i zapraszam na kolejny odcinek naszych przygód. Gdzie się gra na poziomie trudności hard, że tak powiem, najtrudniejszy poziom ekonomiczny w farmingu, gdzie tutaj i ceny benzyny, i benzyna szybciej schodzi, i ceny skupu są mniejsze, bliżej im do prawdy. No i gra się nielekko, naprawdę nielekko, wierzcie mi, to jest chyba 61 odcinek, wydaje mi się, żebym nie skłamał, tu kończy się właśnie, a ja jeszcze tak naprawdę wyszedłem z długów. Park maszynowy co prawda mi się powiększa, ale jeszcze z długów nie wyszedłem. Jakbym przykładowo chciał sprzedać to wielkie pole, ile ono kosztuje teraz? $140,000, $150,000. No to jeszcze miałbym 200 tysięcy w plecy, słuchajcie. No, to jeszcze nie. Jeszcze, że tak powiem, będziemy starali się troszeczkę zarobić. Zobaczmy sobie jeszcze nasz łańcuch produkcyjny, czy nam czegoś tu nie brakuje. No wszystkiego jest dużo, nie ma co ukrywać, więc niech to się ładnie sprzedaje, to trochę nam gameplay przyspiesza, bo nie musimy tych palet ładować ani wozić. Myślę, że jak tak będzie w połowie, to wyrzucimy nasze magazyny do fabryki. Okej, to dziękuję bardzo za dzisiaj, jeszcze raz wszystkiego dobrego, zdrówka, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!